Cześć, witajcie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami drugi odcinek z serii Zagrajmy w The Breach. No, co ja będę w sumie dużo mówił, jestem bardzo ciekaw, co też nas czeka w kolejnych rozdziałach. Bo jak na razie gra jest, myślę, całkiem ciekawa. Rozdział drugi. No właśnie, przeszliśmy sobie pierwszy. Będzie tak sobie właśnie przechodzić jeden rozdział w trakcie jednego odcinka. Myślę, że to będzie całkiem spoko. To chyba znowu widzę Isaaca Newtona na obrazie. Czy to tam po lewej jest nasz bohater chyba? No właśnie nie wiem szczerze. Może ktoś z was lepiej zna tych wielkich naukowców, powiedzmy. Ja się zbytnio nie znam, szczerze. Wir. To może być naprawdę zakręcone, jak Reniusis. No, czyżby cmentarz? W sumie krzyż by na to wskazywał, brama, nagrobki, wszystko by się zgadzało moim zdaniem. O. To jest ta czwarta gęstość? Tak mi się skojarzyło, może trochę głupio. Wir. A co się stanie, jak w niego wpadnę, albo coś do niego wpadnie? Sprawdźmy to! Adbunio byłby ze mnie dumny. Ocie kurde, ale fajne. A jak ja tam wpadnę, to zginę? Chyba nie. Tylko zapewne. Chociaż. Ciśnij, przytrzymaj spację. Znaczy, jednak z tego nie wyjdę. Okej, dobra. Przynajmniej już poznaliśmy zasady działania, więc. To jest moim zdaniem jednak na plus. Eksperymentowanie to chyba nic złego. Znaczy, dopóki nikomu nie szkodzimy, to chyba wszystko będzie cacy, ale. No wiadomo, zdrowy rozsądek zawsze trzeba zachować. Wir wciąga. Tak, niewątpliwie. Jakby tak klucz się zsunął, ale nie razem z naszym bohaterem. To jest w ogóle możliwe. Szczerze nie wiem. Na razie improwizuję, będąc całkowicie szczerym. Oho, ho, ho, ho. No, drugi rozdział dał do pieca. Kurczę, ta dziura po lewej na pewno nie jest przypadkowo tam umiejscowiona. Dobra. Dajcie mi się trochę zastanowić nad tym wszystkim. Czyżbym dobrze kombinował? Żeby właśnie tak jednak ostrożnie ten klucz przemieścić. Niby wir nas nie zabija, no ale z drugiej strony pożytku też zbytnio żadnego nie ma. Czyli miałem kurde rację. Troszkę mi to zajęło, nie ukrywam, ale. Powinniśmy się chyba cieszyć, że w końcu mi się udało, tak? Też tak uważam. Przepaść. No można faktycznie tutaj, w tym wirze. Przepaść! Hehe, żart językowy. O, matuchno. Przepaść. Nie. Uświadomiłem sobie, że to po prostu zabije naszego bohatera. Znaczy, da się. Ej, 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 czekaj, 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 czekaj.
To ciekawe, patrzcie. Znika. A to jakieś idealne położenie trzeba znaleźć? Takie co do piksela, co do, nie wiem, kąta? Trzeba po prostu taka zmyłka. Może za jakiś czas? Bo ten wir mnie nie wypuści, prawda? A nie, wypuści, czyli to jednak co jakiś czas tak się dzieje. Dobra. Zagadka, myślę, już rozwiązana. Branie za mocno. Spokojnie. No, tutaj muszę troszkę jednak bardziej stromo. Jeszcze bardziej, żeby mnie to po prostu wypuściło. Trzeba po prostu jak gdyby osiągnąć taki kąt ucieczki, nazwijmy to. O Boże, to jest żenujące trochę. A, czyli to jest też w sumie kwestia tego, czy będziemy bardziej po lewej, czy po środku, czy tam po prawej, no fajnie. To za dziadostwo, no! Dobra, wiecie co? Chrzanić to. Ruska ruletka, no. Nie mam zbytnio chyba wpływu na to, gdzie nasz bohater będzie, prawda? Udało się, udało się. Jej. Cierpliwość. Cierpliwość jest cnotą. Lew. Ja tu żadnego lwa nie widzę. Czy gra mnie oszukuje? Proszę mnie to wyjaśnić. Czekaj. To jest lew? Błagam. Lew. A, tutaj jest. Chyba bardziej jednak chodzi o tę głowę po prawej stronie. Przycisk. Taki przycisk. Jak gdyby likwidujący czwartą gęstość. To ciekawe. Mogę to wcisnąć. Znaczy, chciałbym to wcisnąć po prostu, jak gdyby to pchając, ale chyba to nie wchodzi w grę. No, także trzeba będzie kombinować. Z czymś innym. A. Zapomniałem, że to nam przeszkadza. Utrudnia nam to sprawę generalnie. Miałem taki pomysł, żeby się właśnie ześlizgnąć na dół. Coś wymyślić. Chyba, że jakbyśmy kulę rozbujali, to ona by mogła coś zrobić. Znaczy, domyślam się, że ona musi wciskać ten przycisk, żebyśmy mogli przejść. Czy tak faktycznie jest? Tego jeszcze nie wiem. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. W sumie troszkę odeszliśmy od tematu iluzji optycznych. Bo chyba takie wiry nie należą do złudzeń optycznych, chociaż może, kto wie, może ja się nie znam. Jak ja bardzo chciałbym to teraz wcisnąć, ale nie mogę. Gra mi nie pozwala. O kurde. Dobra. Wiecie co, to chyba znowu będę musiał się zastanowić poza nagraniem.
Czego by o tej grze nie mówić, tak jednak jest. Jakby to określić. Nawet jeśli coś wydaje się tutaj absurdalne i że po prostu, no nie ma bata, że zadziała, to i tak spróbuj. Bo bardzo możliwe, że właśnie to jest to, co powinieneś zrobić. Dlatego muszę tutaj troszkę. O, może prędzej w ten sposób. Oddalić się, o. Absurdy są tutaj logiką na swój sposób. Filary. No dobrze. W sumie ta gra jest dla mnie idealna, bo ja po prostu mam czasem tak głupie pomysły, że sam w niej nie wierzę. A tutaj to się chyba jednak przyda wręcz fest. Filary, no faktycznie. Czy to jest iluzja optyczna? Nie wiem. Bardziej mi to wygląda na symbol tych anarchistów. No jak niewykluczone, że dopiero jak zaczniemy tym wszystkim kręcić, to wtedy nie wiem, czy to było logiczne. Chyba nie bardzo. Czyli co, stare, dobre, to co zwykle powróciło? Tak, jest to wysoce prawdopodobne. No, powrót do punktu wyjścia to nie jest coś, co chciałem osiągnąć. Czy klucz może pozbyć się wiru? Chyba jest za lekki. Gdyby tak zacząć kręcić w drugą stronę. Albo próbować zrobić coś takiego. Chcę coś wypróbować. Nie wiem szczerze, co nam to da. Coś tam. Ja pierdzielę, jak ta gra po prostu trafi zniszczyć zmysły. Ale sam się o to prosiłem, żeby nie było. Ja już szczerze nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Gdybym tak teraz chciał. No teraz to sam mogę. Może powinienem gdzieś wcześniej zacząć obracać w drugą stronę. Wiecie co, obawiam się, że tak mogłoby być. Mam pewien zamysł. To już jest coś. Serio, szczerze nie wiem, w którą mańkę kręcić, żeby cokolwiek osiągnąć. Raz tak, raz tak? Czy... nie wiem. Ja tego po prostu nie ogarniam. To jest za trudne. Nie ogarniam tego. Po prostu... nie wiem.
Żeby ten klucz pozostał jakby bardziej w jednym miejscu. Byśmy mogli go zdobyć, a tak to... A tak to co? Gucio trochę. Chyba, że wykorzystać wir. O, i wtedy jest w jednym miejscu. Ej! To by było genialne. To by było naprawdę świetne. To jest bardzo kuszące. Moja teoria kota się zaczyna mieć coraz więcej sensu. Takie nawiązanie dość luźne było. No dobra, teraz bym pozbył się wiru. No. I co z kluczem się stanie? Ale numer! To... trzeba przyznać, no robi wrażenie. No takiej gry to ja jeszcze nie ogrywałem, muszę przyznać. No i teraz ześlizgnąć się do drzwi i załatwione. Że też wcześniej pomyślałem po prostu o tym, że no wir to tutaj nie jest dla hecy. No ale chyba najważniejsze jest to, że po jakimś tam czasie po prostu doszedłem do wniosku, iż może się on przydać. Mauzoleum. Zawsze jak mam przed oczami albo usłyszę słowo mauzoleum, to mi się zawsze kojarzy z tym poświęconym Leninowi. To jest niesamowite, że taki zbrodniarz ma taki budynek, że mu postawiono coś takiego. Jak, wiecie w jakim to kraju? Tak, w Rosji. No, a Rosja to stan umysłu, więc... O kurde. Mauzoleum. Szczerze... To nie za bardzo mi wygląda jak mauzoleum. Czy może ja się nie znam. A tutaj ten element tła... To coś za nami... To mi się generalnie kojarzy z takim dość ciekawym obiektem, jakim jest kolumbarium. Co to jest kolumbarium? Wiecie co, ja bym to najprościej podsumował jako coś w stylu... No, jedyne słowa, jakie potrafię tutaj wykrzusić, to paczkomat Harona. Wiem, to jest strasznie idiotyczne, ale no spójrzcie na to sami, no. Dobra, każdy ma inne skojarzenie, nieważne. Już odbiegłem od tematu. Dobra, nauczony tym, co było wcześniej, mam taką koncepcję, iż wir nie jest tutaj dla beki. I mam plan. Jaki? Kurwa sprytny! W ogóle... Chwila, moment. Drzwi są... Nie mówcie mi. Chyba sobie żartujecie ze mnie. Czy was do reszty pogięło? Okej. Okay. Kula na przycisk. Proste. Wiecie co, może jednak nie powinienem był jej tutaj wpuszczać do środka. No bo jak ona ma teraz wyjść, no nie? Spróbujemy czegoś innego, mając nadzieję, iż da to zamierzony efekt. Bo pomysł jest. Jeszcze... Wykonanie powinno być dobre, najzwyczajniej w świecie. Bo póki co to, no nie jest. Gdybym tak spróbował podążyć za kulą, no raczej nie da rady. Jakbym tam skoczył, to bym się zabił.
A tego byśmy nie chcieli. Proszę, miałeś taką ładną okazję. Za pierwszym razem ci się udało, to teraz musisz powtarzać. A skąd mogę wiedzieć, że to będzie jakkolwiek racjonalne rozwiązanie? Powiedzmy, że moje zdolności myślowe mają jednak jakieś ograniczenia, ok? I tak się staram, jak mogę z tym wszystkim. Bo tutaj to się dzieją cuda niewidy. Iluzje optyczne, zniekształcające wiry, mordercze kuleczki. Mordercze kuleczki, taki film jest. Świetny tytuł w ogóle. Masz oryginalnie poważne fantazm, a tu kurwa mordercze kuleczki. No, cudowne, to polska szkoła tytułów nie zawodzi, trzeba przyznać. Wiem. Już wiem. Padnę do wiru, a kula mnie wybawi. Jestem geniuszem. Czy miałem kiedyś, chyba z Kinder Niespodzianki, taki jakby labirynt z kuleczką w środku i trzeba było dotrzeć do zaznaczonego miejsca, uważając na pułapki. Tak mi się teraz kojarzy, że właśnie coś podobnego tutaj. To jest podobne, o, po prostu. I kto tu jest debeściak? Ta rzymska cyfra. Nie jestem pewien, ale to chyba jest 1727. Aczkolwiek ekspertem to ja nie jestem, więc musiałbym zobaczyć to faktycznie. A nawet jeśli będziemy mieli podaną liczbę, to co ona znaczy? Może ktoś z was będzie wiedział i się wykaże. Pomnik. W ogóle kurde, te puste ślepia naszego bohatera są w ten sposób przerażające. No ale taki styl graficzny sobie obrali, no to co ja mogę. No nie kłamali, jest pomnik. Pomnik. Pytanie. No myślę, że jednak ma jakieś zastosowanie, bo już teraz na starcie nam, że tak powiem, blokuje kulę, więc tak, zastosowanie jest. Chyba się troszkę pośpieszyłem. W drugą stronę. To myślę, będzie miało więcej sensu. Ja to przeżyję. Jak najbardziej. A czy teraz mnie kula zabije? Pewnie tak, no bo jak wpadłem do wiru i dostałem klucza, no właśnie. Więc jest tutaj zachowana logika. Pod górkę mam. Ja chcę zdobyć klucz. Bardzo chcę go mieć. Ale jak go zdobyć? Bo wywalenie kuli nie wchodzi w grę. Znaczy, że co teoretycznie moglibyśmy ją... Wiecie, gdyby ją tak... jakoś... tak sturlać, żeby nas nie zabiła. O właśnie! No jestem kurde genialny. Podróżuj tam sobie między wymiarami, czy coś, nie wiem. Ja tymczasem zajmę się czymś
pożytecznym. Nadal nie zdobyłem tego otwieracza. To mnie martwi. Bo jak spadnę, no to... No to... Spadnę. Bardzo odkrywcze, wiem. Raczej nie zdążę zrobić tak, że spadnę na klucz, a potem szybko obrócę. Nic mi się nie stanie, co nie? No nie, bo już wypadnięcie za mapę kończy jak gdyby grę. Jestem skazany na upadek trwający wieczność. No przerąbany, ale z drugiej strony przynajmniej żyjesz. Bo grawitacja cię nie zabiła, że tak powiem. Że stoję na tym przycisku tak na jego skraju, to nie jest zbyt mądre. Muszę się dobrze ustawić. Znaczy, jakbym wskoczył pomnikowi na głowę, to sięgnąłbym tego klucza, czy niekoniecznie? Szczerze, tak teraz mnie naszła ta myśl. Ale na ile ona jest sensowna, ciężko im powiedzieć. Ale wiecie co, spróbuję inaczej. Nadal chciałbym generalnie skoczyć na głowę. Nie wiem, czy mi się to w ogóle uda. Czy to jest w ogóle możliwe? Jakkolwiek wykonalne. Jest wyzwanie, to trzeba przyznać. Na razie wystrzelałem się z pomysłu, więc dajcie mi chwilkę. Dlaczego ja muszę wszystko przekombinowywać? A jakby tego było mało, to jeszcze się to dla mnie źle kończy. Niechcący zginąłem. Ale powiem wam, że da się wejść posągowi na głowę. Ja to po prostu, jakbym komuś na głowę nie wlazł, to nie byłbym sobą, co nie? Dobra, teraz można by się tego przycisku pozbyć w sumie. O tak go wywalić po prostu. Niestety gra nie za bardzo lubi ten pomysł, z tego co zauważyłem. No chyba, że ewentualnie spróbujemy tę stronę. Zresztą się dobrze nie kończy też. Jestem pewien, że da się coś z tym zrobić. No patrzcie, teraz było blisko, co nie dałoby rady nawet. Ale kurczę, wir ma taką moc wsysającą, że najzwyczajniej w świecie no nie daje rady. Ale jestem kurde blisko, coś czuję, że jeszcze trochę i udałoby się coś wskórać. Chyba, że na razie spróbujemy zrobić o... Czyli teraz by było ładnie to zrzucić, kurde. No ale gra jak to ona... Nie pozwala na takie zabawy. A wielka kurde szkoda. To... co robimy? Kombinujemy!
Ileż to się człowiek nakombinuje, zanim po prostu coś zrobi. Zablokowano osiągnięcie uczony. Rozdział drugi ukończony. Tylko nadzieję, że OBS wychwycił mi wysiedlenie się tego osiągnięcia. Nie, to najwyżej po prostu was to inaczej udowodnię. A dobra. Cóż my tu mamy? Jesteśmy niczym dzieci, które znalazły pudło bez dna w całości wypełnione zabawkami. Nieustannie tworzymy i odkrywamy, a ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Odrzucamy dawne teorie i tworzymy nowe, nieskrępowane żadnymi zasadami ani zdrowym rozsądkiem. To nasz własny świat. Nie jestem jakimś filozofem, ale chyba ma to jakiś sens. Nieustannie tworzymy i odkrywamy. To się zgadza. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. No, w sumie. Faktycznie teorie z czasem, niektóre zostają obalone i na ich miejsce przychodzą nowe. Nieskrępowane żadnymi zasadami i zdrowym rozsądkiem. No tego to bym chyba nie powiedział. Bo jednak świat i wszechświat rządzą się jakimiś prawami, więc... Chociaż może niektórzy po prostu uważają, że tak naprawdę to nie ma sensu, to po prostu jakoś tam działa. Nie, dobra. Nauka nas wybawi, ja wam mówię. Kroczenie pośród niemożliwości jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. W tej grze to tu. No, w tej grze po prostu. No tak. Przemierzamy te niemożliwości. W razie czego, żeby nie było. Proszę bardzo, rozdział drugi ukończony, osiągnięcie jest. Czyli po prostu w następnym odcinku zajmiemy się kolejnym rozdziałem. Bo oczywiście idziemy sobie po kolei. Jak zdrowy rozsądek przykazał, czy coś. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. No, muszę przyznać, że gra stała się trudniejsza. Trzeba było się więcej nakombinować, trzeba było więcej główkować. Ale to chyba jednak dobrze, bo myślę, że na tym ona w gruncie rzeczy bazuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, to póki co z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.